W pierwszej kolejności chciałem podziękować zawodnikom, że po tym bardzo słabym meczu w Chorzowie potrafili się zmobilizować, zagrać dzisiaj dobre spotkanie. Chcieliśmy bardzo wygrać, niestety nie udało się. Szanujemy ten punkt. Teraz czeka nas regeneracja i mecz w Krakowie. Dziękuję. Teraz prosimy o komentarz krótki na razie Szymona. Dzisiaj Szymon, twój pierwszy go w WKS-u. Jakie to uczucie? Jak ten mecz z twojej pozycji wygląda? Jeżeli chodzi o stronę gola, to uczucie przyjemne. Pierwszy gol w WKS-u cieszy jak najbardziej. A jeżeli chodzi o przebieg meczu, uważam, że byliśmy taką stroną dominującą. Zasługiwaliśmy jak najbardziej na zwycięstwo. No ale patrząc na przebieg jakby całego tygodnia, biorąc pod uwagę naszą ostatnią porażkę dotkliwą, a na to jak wyglądaliśmy w dzisiejszym meczu, to na pewno jest dużo pozytywów i dobry to jest prognostyk na przyszłość, na kolejne mecze, że ta gra będzie wyglądała tak jak dzisiaj, a może jeszcze lepiej i będziemy zdobywać komplety punktów. Wracając jeszcze raz do ciebie, Szymon, no, wypisaliśmy sobie tutaj kilka sytuacji twoich, w końcu gol, ale no, było blisko kilka razy. Tak, no, miałem jeszcze oprócz strzelonej bramki tam z dwie, może max trzy sytuacje. No, niestety udało się strzelić, niestety, no, jedną bramkę. No, tak bywa, no, jako napastnik, kiedy jest kilka sytuacji, potrzeba, żeby trafić tą jedną chociaż bramkę. No, no, przyznam szczerze, że nie były do końca też łatwe te sytuacje, gdzieś tam takie niezbyt do końca komfortowe, no jakby. Jakby udało mi się strzelić, to byśmy wygrali, no jest remis, z którego no, na ten moment się cieszymy. Trenerze, szkoleniec Śląska Wrocław nie był zbyt radosny po tym spotkaniu. Punkt bierze dobrą monetę, chwalił naszą grę, determinację i dążenie do zdobycia bramki. Trener, rozumiem, z punktu zadowolony nie jest. Z przebiegu meczu wiadomo, że chciałoby się trzy punkty. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że była jedna taka sytuacja, gdzie przy stanie 0-1 Śląsk Wrocław mógł też zdobyć gola na 2 i myślę, że to by było dużo ciężej. Tak jak powiedziałem wcześniej, szanujemy ten punkt. Do końca nie jestem zadowolony z tego punktu. Wiadomo, chciałoby się trzy. Na pewno cieszy to, że stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji i potrafiliśmy się podnieść naprawdę po takim ciosie, jakie dostaliśmy w Chorzowie. I to, jak zareagowała drużyna, bardzo mnie to cieszy. Panie trenerze, po raz kolejny tracicie bramkę na samym początku meczu. Z kolei w drugich połowach od początku gracie dobrze. To gdzie jest tutaj jakiś taki problem, że pierwsze połówki i początek gdzieś tej koncentracji brakuje, a po przerwie zespół wychodzi taki naładowany. Nie wiem, myślę, że zespołowi by się grało zupełnie inaczej i zdecydowanie lepiej, kiedy my byśmy otwierali ten wynik meczu. Niestety tak nie jest. Mamy z tym duży problem. Szukamy gdzieś jakichś rozwiązań. Na dzień dzisiejszy nie przynosi nam to skutku, ale jestem przekonany, że jakiś progres jest, bo w każdym meczu traciliśmy minimum dwie bramki, już straciliśmy jedną i mam taką nadzieję, że z Krakowa wyjedziemy z tyłu na zero, a z przodu coś będzie wpadało. Jeszcze zapytam o napastników, bo dzisiaj głównie był tym grającym najwyżej, tak? W poprzednich meczach więcej Dawid Flaszka, wraca już do formy powoli Radionow, pojawił się też Bielka, ten kłopot bogactwa trochę z przodu się zaczyna robić. No wiadomo, cieszy to, że zawodnicy wracają, tak jak Żenia wraca po kontuzji. Dla nas najważniejsze, żeby była rywalizacja. Kiedy będzie rywalizacja w zespole, wiadomo, że zespół będzie szedł do góry i chciałbym, żeby tak było, wiadomo, na każdej pozycji i myślę, że tylko i wyłącznie wtedy będziemy mogli zrobić progres. Skończyło się remisem, mecz raczej ze wskazaniem dzisiaj na gospodarzy. Wygraliśmy dzisiaj słaby mecz,
jesteśmy ciut rozczarowani. Za słabo budowaliśmy grę. Trzeba przeanalizować z jakiego powodu, ale na pewno była to agresywna postawa, ambitna, agresywna postawa gospodarzy, którzy wywierali mocną presję. Nie potrafiliśmy się z tego otrząsnąć przez dużą część meczu. No, to spowodowało, że tak naprawdę ten mecz nie układał się po naszej myśli. Zremisowaliśmy, ale myślę, że był to mecz ze wskazaniem na gospodarzy. Czyli można wysłać wniosek, że ten punkt bierze się za dobrą monetę? Można tak powiedzieć. Czy kogoś jest pan w stanie wyróżnić w swoim zespole? Jestem w stanie. Na pewno był to Haverkiewicz, który naprawdę grał niezły mecz. Był odważny. Podejmował dobre decyzje dzisiaj. Nie wiem, jeszcze fizycznie niektórzy zawodnicy, którzy grali 90 minut w meczu z motorem, to było w niedzielę, nie byli w pełnej dyspozycji. Tak to było, tak to wyglądało trochę meczowo, więc podejmowali też gorsze decyzje i zespołowo przez to cierpiliśmy. Takie standardowe pytanie, czy w jakiś sposób Rymal, czyli Hezbo, to pana dzisiaj zaskoczył? Nie, myślę, że nie. Ani taktycznie, wiedziałem, że to będzie zdeterminowany, mocny zespół, agresywny. Znam trenera Patryka Rachwała, który taki był na boisku, więc myślę, że to zaszczepiło zespołowi. My dzisiaj mimo wszystko się obroniliśmy, bo zremisowaliśmy ten mecz, ale mówię to, mimo wszystko dzisiaj ten mecz nie jestem zadowolony.